Państwem, no nie ma pozostałych, których nie zaprosili, ale żeby Państwa nie przytrzymać, to ja serdecznie witam na naszej takiej konferencji zwołanej tak w sprawach bieżących, to nazwijmy, które się dzieją na terenie gminy, a zacznę od tematu, który czasem budzi pytania, który czasem troszeczkę jest niezrozumiały, a myślę, że wymaga wyjaśnienia. Ścieżka rowerowa do Radawy. Świadomie mówię ścieżka rowerowa do Radawy, ponieważ to zadanie było realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i nosiło nazwę zwiększenie dostępności miejscowości letniskowej, wsi letniskowej Radawa poprzez budowę ścieżki rowerowej z Jarosławia do Radawy oraz tam poprawę pewnych elementów typu cmentarza zabytkowy przy obejściu. Jak Państwo wiecie, w RPO wprost nie było środków na budowę ścieżek. Było w ramach ściany wschodniej, ale nasza gmina się nie załapała jakby na ten duży program, bo inaczej ustalono przebieg tych tras. Cztery województwa w Podkarpaciu ogólnie ustalono inny przebieg. Trudno tutaj walczyć, skoro jakaś ogólna koncepcja była. Natomiast w RPO była możliwość wspierania pewnych działań właśnie służących szeroko rozumianej turystyce czy rekreacji. Nie mogliśmy napisać wprost wniosku, budujemy ścieżkę, po to, żeby sobie pojeździć rowerem. Musieliśmy to jakoś ładnie ubrać, więc hasło było zwiększenie dostępności tej wsi Radawa poprzez budowę ścieżki. Taki był cel. Uaktywnienie Radawy poprzez lepsze skomunikowanie ją z miastem Jarosław. To jest 40 tysięcy mieszkańców, to nie ma co po prostu udawać, że nie jest to liczące się w tym środowisku skupisko. Więc dzisiejsze oznakowanie ścieżki wskazuje kierunek przejazdu z Jarosławia do Radawy. Wynika to właśnie z tego celu programowego, jakbyśmy sobie założyli, musimy go spełnić. Pojawiły się w pewnym okresie znaki zakazujące wjazdu rowerzystom i wejścia pieszych od strony Radawy. Znaki nienormatywne, znaki nie najlepiej ustawione, które tak naprawdę miały stać przy drodze powiatowej i wojewódzkiej. Z chwilą budowy ścieżki sugeruje się wprowadzenie ograniczenia ruchu pieszych i rowerzystów na tych drogach dla pewnego bezpieczeństwa. Nie stały one długo po interwencji po prostu mojej, ponieważ wykonawca kierował się dokumentacją, zostały one zdjęte, a zarządcy tych dróg, mówię to o zarządcie dróg wojewódzkich, po prostu powiedzieli, że tu trzeba oddzielny program organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej ustalić i wtedy ewentualnie te znaki tam wrócą. Natomiast, żeby być na swój sposób konsekwentnym, kierunek trasy przejazdu jest do Radawy, ale w drugą stronę jest zakaz ruchu i informacja nie dotyczy rowerzystów. Czyli reasumując całość, ruch na ścieżce może odbywać się w obydwu kierunkach. Może odbywać się, chociaż głównym kierunkiem wyznaczonym przez większość oznakowania tej ścieżki jest kierunek z Jarosławia do Radawy. Nikt nikomu jednak nie będzie robił przykrości, jeżeli pojedzie w drugą stronę, bo to znaki dopuszczają. Jest jeszcze problem szerokości ścieżki. Ma ona 1,50 m, 1,60 m. Wynikało to po prostu z tego, jaki teren mieliśmy do dyspozycji. Pierwszy odcinek długości w sumie prawie 4 km to odcinek przy drodze wojewódzkiej i tam szerokość tego pasa była mocno ograniczona, w wielu przypadkach nawet tam pojawił się problem przegrodzenia pasa drogowego przez mieszkających przy nim. Drugi odcinek długości też prawie 4 km to droga powiatowa i ostatni odcinek kilometra to droga, przepraszam, 4 km, 300 metrów to teren leśnictwa, Łapajówka czy Lasy Państwowe. My nie mogliśmy projektować według własnego uznania, ale według tego, co mamy do dyspozycji, według tego, co po prostu należy bądź do Skarbu Państwa, tutaj mówię o Lasach Państwowych, bądź do samorządu województwa, bądź do samorządu powiatu. Bo realnie wywłaszczyć właścicieli gruntów przyległych
nie mieliśmy podstaw, a wejść w proces wykupu to jest proces na lata i nie wiem, czy by się skończył sukcesem. Dlatego mogliśmy dysponować określonym szerokością pasu drogowego po prostu i ta ścieżka została zrobiona w normatywie dla ścieżki jednokierunkowej. Przy czym jest to normatyw instrukcyjny, rozporządzenie wykonawcze do ustawy mówi, że ścieżka winna posiadać taką szerokość. Nie mówi, że musi bezwzględnie mieć taką szerokość. To jest przepis natury instrukcyjnej. Zresztą w ustępie trzecim tego paragrafu mówi się, że dopuszcza się inne szerokości tego typu tras rowerowych. Uzasadniony przypadek. Szanowni Państwo, są też przecież szerokości chodników określone, ale mamy na przykład w Jarosławiu tutaj na 3 maja przy kościółku będzie ten podcienie, przejście bardzo gruziuteńkie, no bo takie są realia. I trudno zamknąć, bo to nie spełnia normatyw. Mamy przejścia dużo szersze, jeżeli jest miejsce i uwarunkowania do tego. Także są to przepisy natury instrukcyjnej, nie bezwzględnie obowiązujące i trzeba o tym pamiętać. W przypadku ścieżki te 1,5 metra to jest sugerowany ruch jednokierunkowy, ale w tym przypadku jest dopuszczony ruch zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów jadących od strony Radawy do Jarosławia. Bo nawet logika wskazuje, że nie można było zrobić ścieżki, gdzie nie dopuszczamy ruchu dla pieszych, bo wtedy połowę albo całe Szówsko nie ma dojścia do własnej posesji, znaczy połowę mieszkańców Szówska, czy Wiązownicy tu raczej, bo muszą przejść przez ścieżkę, żeby wejść na własną posesję. Dlatego, jak gdyby reasumując tą część, te uwarunkowania techniczne były spowodowane właśnie w głównej mierze dostępem do terenu, a marzenia o wykupieniu terenu jakiegoś szerszego były po prostu nieracjonalnym podejściem do zagadnienia. To było bujanie w obłokach, a nie próba zrealizowania tego, cośmy zrealizowali. Tak jak powiedziałem, ścieżka została wykonana z udziałem środków europejskich w ramach programu właśnie tutaj Regionalnego Programu Obszaru, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Z udziałem środków naszych łączny koszt budowy tej ścieżki to 2 651 953 zł 38 groszy. Z tego dofinansowanie wyniosło środki zewnętrzne 1 975 223,07. Czyli z budżetu gminy poszło tu niecałe 700 tysięcy. Tak obrazowo można to podzielić, 2 miliony dotacji, 700 tysięcy prawie środków własnych. Może paść pytanie, czy w terminie określonym nastąpiło opóźnienie. Opóźnienie wynikło z tego, że pierwszy okres realizacji to trudne warunki, jeżeli chodzi o ilość opadów. Były odcinki, gdzie nie dało się ciężkim sprzętem wjechać. My, powiem szczerze, Bogu powinniśmy dziękować, że mieliśmy takie lata, jakie mieliśmy, bo byśmy tej ścieżki nie zrobili. Byliśmy nawet zaskoczeni, mówiąc szczerze, że ten odcinek od leśnictwa Łapajówka tutaj do części Wiązownicy jest tak bardzo mokry. Badania projektantów nie wykazały takiego problemu, takiego wysokiego poziomu gruntowych, ale udało się jakoś pokonać i po prostu ta ścieżka została zrobiona właśnie dzięki temu, że było suche lata, bo inaczej byłby duży problem. Nie jest tajemnicą, że wykonawca też nie miał doświadczenia w realizacji takiej inwestycji. Tutaj tych inwestycji na Podkarpacie jeszcze dużo nie było robionych. Ci, którzy wygrali, wygrali w otwartym przetargu, gdy nie można było powiedzieć, nie macie doświadczenia za dużego, więc was skreślamy, bo tutaj cena była kryterium. No mówiąc szczerze, uczyli się troszeczkę tej roboty, jak i my również. Więc musieliśmy ze względu na te warunki atmosferyczne, co de facto przewidywała umowa, przedłużyć czas realizacji, ale i tak wykonawca zapłaci odsetki karne, bo nie wyrobił się w tym terminie, po prostu, gdzie została umowa przedłużona. Pojawiają się głosy, że można było zmienić wykonawcę, zerwać. Nie jest to takie proste. Tu nie jest dobra wola tylko wójta. Tu jest przede wszystkim prawo. I nie zawsze zerwanie umowy to jest najlepsze rozwiązanie. Bo z drugiej strony ja pozytywnie oceniam tego wykonawcę. Przy wielu różnych niespodziankach, problemach po prostu no jakoś sobie z tym musiał radzić. Był ten problem natury ludzkiej. Przez wszystko co posesja to jakiś dylemat.
Zarząd Dróg Wojewódzkich formalizował, jeżeli ktoś miał zjazd na posesję zainwentaryzowany z dokumentacją, z decyzją, to wtedy uwzględniał jego interesy. Ale większość tych zjazdów to były zjazdy robione przed laty i one w ewidencji Zarządu Dróg Wojewódzkich nie funkcjonowały, nie figurowały. Więc musieliśmy tu jakoś z tymi ludźmi się dogadywać, żeby przejść po prostu i ewentualnie potencjalne szkody im jakoś zrekompensować, co też nastąpiło. Myśmy w kilkunastu przypadkach dogadali się co do wysokości odszkodowania za straty, jakie budowa tej ścieżki przyniosła. Reasumując całość, ja jestem mocno zadowolony z tego, że to zadanie zostało wykonane, dlatego że po prostu obserwuję, że jest na tej ścieżce duży ruch. Że uzyskaliśmy dwa efekty. Ten pierwszy, który był w projekcie zapisany, że ta Radama będzie bliższa temu Jarosławowi, tutaj miejscowością naszej gminy. I drugi, który też uwzględniałem przy składaniu tego wniosku, to jest poprawa bezpieczeństwa w Szówsku i części Wiązownicy. Dzisiaj dzieci do szkoły w Szówsku mogą bezpiecznie rowerkiem dojechać. Dzisiaj dorośli mogą przejść nawet na zakupy tą ścieżką też w miejscach, gdzie przedtem nie było praktycznie pobocza. Więc pomimo tego, że niektórzy oczekiwali to autostrady rowerowa i ona nie powstała, uważam, że zadanie jest pewnym sukcesem społecznym. Nie moim, tu ileś tam osób na tym pracowało. I sukcesem tej gminy, że oto 13 kilometrów bez paru metrów trasy powstało, którą można naprawdę spokojnie wykorzystywać. Tyle od siebie w tym temacie. Gdyby były jakieś pytania, bardzo proszę. Bo później będę miał inny temat. Panie Wójcie, teraz jak jechaliśmy, zwracaliśmy uwagę na oznakowanie na ścieżce. No i żeby jechać w kierunku Jarosławia, trzeba nie przestrzegać znaków drogowych. Jest zakaz wjazdu na ścieżce. Zakaz wjazdu na ścieżce w kierunku Jarosławia. Można jechać od Jarosławia do Radawy zgodnie ze znakami drogowymi, tymi poziomymi i pionowymi, natomiast w przeciwnym kierunku rowerzysta nam jest znaki zakazu. Nie, panie redaktorze, bo pod tym zakazem wjazdu jest tabliczka, nie dotyczy rowerzystów. Pod każdym z tych znaków, nie zwróciliście panowie uwagi, jest tabliczka, nie dotyczy rowerzystów. A te znaki stoją po to. Nie, proszę, to jest pewne, to jest pewne. No chyba, że ktoś mi tej nocy pozajmował wszystkie tabliczki, ale od Radawy na całym ciągu jest pod każdym zakazem wjazdu tabliczka nie dotyczy rowerzystów. Po co są te znaki? Żeby nie wjeżdżać motocyklem, żeby nie wjeżdżać samochodem osobowym, ciągnikiem i tak dalej. Chociaż ścieżka jest dosyć mocna, bo tam jest 15 cm podbudowy o warstwie odsączającej materiału kamiennego, takiego miału, piasku i 15 cm kamienia plus 4 cm masy. Także ona raczej jest dosyć wytrzymała. Ale te znaki właśnie są zakazem wjazdu dla wszystkich innych, za wyjątkiem pod spodem jest tabliczka. Nie dotyczy rowerzystów. Pierwotnie przez 2-3 dni nie było tego. Były znaki, zakaz wjazdu rowerów i wejścia pieszy, które powinny stać bliżej drogi i być odwrócone w drugą stronę, bo faktycznie rowerzyści i piesi nie powinni teraz po drodze wojewódzkiej z tej strony przynajmniej na tym pasie jezdni chodzić, a nie jeździć. Ja zresztą rozmawiałem z policją, mówiąc, że też prosząc o pewnego rodzaju wyrozumiałość na początku, ale docelowo myślę, że zarówno zarząd dróg wojewódzkich, jak i powiatowych te znaki ustawi przy swoich drogach i nie będzie w przypadku właśnie jazdy rowerem po tych drogach w kierunku Radawy, tylko ścieżką. A tutaj bardzo proszę zwrócić uwagę na to, bo faktycznie 2-3 dni, jak powstały te znaki, nie było tych tabliczek. No, na nieszczęście gdzieś wykonawca w drugim etapie dopiero to podokręca, bo miało to być podokręca. Także spokojnie można jechać. Rozumiem. Czy ma służyć rowerzystom? Tak. I pieszym też? I pieszym też w terenie zabudowanym jak najbardziej, ponieważ myślę, że przy jakimś rozsądnym korzystaniu nie powinno tam być kolizji. No trudno, żeby pieszy chodził rowerem czy gdzieś drugą stroną, jeżeli mieszka z tej strony od sąsiada do sąsiada. Trudno wprowadzić zakaz przejścia dla pieszego, jeżeli wchodzi na własną posesję. Tutaj no myślę, że ja powiem szerzej, u nas jeszcze brakuje gdyby kultury troszeczkę takiej właśnie dla cyklistów, dla rowerzystów. Nie ma tej tradycji.
państwa skandynawskie, niemieckie, tam rowerzysta jest takim równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i tam po prostu już wykształciła się pewna kultura współżycia pieszego, kierowcy i rowerzysty. U nas jeszcze to. Natomiast wolę tego typu ścieżkę, gdzie ona nie jest za szeroka, gdzie ona ma liczne tutaj kolizje z wjazdami, z bramami i tak dalej, aniżeli tylko tabliczkę przy drodze, droga dla rowerów, czyli inaczej szlak rowerowy, to niczego nie daje. Bo to, mówiąc szczerze, nie miało sensu. Kto zna Radawę i wie, jak tam w lecie się jedzie, puszczenie się tam rowerem, mówiąc szczerze, nikomu ze znajomych nie doradzałem. Sam kiedyś próbowałem jechać. Więc po prostu było totalnie niebezpieczne. To już nie dla prasy, tak między nami. Nie wszyscy tam jechali na jednym gazie zawsze. Czasem młodzież się bardzo śpieszyła, mogła jechać rozbawiona i były liczne wypadki tam, gdzie ktoś wjechał do rogu. Nie mówię, że był pod wpływem alkoholu, ale po prostu jak to młodzież. Jechało ich tam pięcioro w samochodzie, głośna muzyka, fajnie, tu nagle rowerzysta. Droga zbyt wąska, żeby tam się po prostu wydać ruch rowerowy, pieszy i samochodowy. Dzisiaj ścieżka, myślę, że to po prostu już jakoś tam częściowo albo w dużym stopniu rozwiąże. Tu jeszcze jedno. Ja chcę podziękować zarządowi dróg wojewódzkich, chociaż z nimi miałem najwięcej, mówiąc szczerze, problemów. Myśmy przez rok uzgadniali tę dokumentację, aż miałem potok tych uzgodnień. Dosyć sprawnie to poszło z powiatem, natomiast no, duży opór też w kierunku Lasów Państwowych, bo wyraziły zgodę na przekształcenie ścieżki tej przyrodniczo-dydaktycznej w ścieżkę rowerową. Ale tylko na istniejącej trasie, w istniejącym pasie, bez jakichkolwiek tam elementów dodatkowych. Tu był problem ustawy o wyłącznej ochronie gruntów rolnych i leśnych. Czy o to można zaasfaltować kawałek lasu? Udało się to jakoś tam pokonać. Tutaj nadleśnicy, nadleśnictwa Jarosław wykazał się dużo jak gdyby zrozumieniem. Dzięki temu, ale też nie mogliśmy tam na przykład zrobić 2 metrów, bo osoby się zgodzili tylko w istniejącym pasie tej ścieżki po prostu dydaktyczno-przyrodniczej. Z mieszkańcami odnośnie wjazdów na posesję już sprawy są uregulowane wszystkie, czy jeszcze pojawiają się takie? Zostały chyba 2 przypadki, gdzie zaproponowane wcześniej przez nas odszkodowania zostały zakwestionowane w jakimś czasie. No ale ja powiem też otwarcie, jedno, ścieżka stała się sprawą polityczną. No, moja opozycja przynajmniej wykazała się pewną aktywnością. Mam tu 2 radnych, którzy chodzili po prostu tam po mieszkańcach i informowali, nie daj się okpić. Domagaj się, nie pójść, nie zgódź się i tak dalej. I zaś osób się tam na to dało nabrać. Chociaż mówiąc szczerze, nie ma do tego przesłanek. Tu nie chcę się wdawać w dywagacje prawne, ale nawet jeżeli komuś delikatnie podkopano, podano nawet dosyć mocno, to myśmy to uwzględniali, poczekowali. Ale z drugiej strony, czy ktoś miał prawo postawić na skarpie płot na głębokość jednego sztycha bez uwzględniania spadku terenu? Gdybyśmy naruszyli stosunki wodne istniejące, to prawo wodne, artykuł 90 prawa wodnego, tutaj by za to przewidywał sankcje. Myśmy nie naruszyli, myśmy działali na gruncie danym nam do dyspozycji samorządu, województwa, powiatu, Wojska Skarbu Państwa, nie naruszali stosunków wodnych, innych stosunków wobec tego limitu nie naruszyli. I no, kwestia dobrej woli mieszkańców, zresztą tam część wykazała się bardzo dużym zrozumieniem. Mnie to cieszyło, jak wyszli, pozamiatali, pograbili, wysypali kamyczkiem, a część bardzo ostentacyjnie domagała się jakiejś gratyfikacji, szukała problemu, bo jak on teraz wyjedzie z bramy, skoro może mu rowerzysta pojechać. Oczywiście, taki sam problem ma wyjeżdżający na Słowackiego w Jarosławiu z bramy na chodnik. Jak on wyjedzie, jak idzie ktoś, spieszy się do pociągu. No może tego pieszego też rzuci z chodnika, nie idzie jezdnią, bo on będzie wyjeżdżał z bramy i też ma ograniczoną widoczność. Tu trzeba zachować po prostu ostrożność i to jest bezwzględne. No. Zawsze pojawienie się czegoś nowego rodzi plusy, ale i pewne zagrożenia też. Ale mówiąc szczerze, gdybyśmy dodali na tej skali ilość zagrożeń i zmniejszenie ilości zagrożeń, to myślę, że zdecydowanie to zmniejszenie przeważa. Myślę, że ten temat wyczerpany do końca. Ja kończę tylko apelem, żeby z tej ścieżki korzystać, nie szukać dziury w całym, bo jak na razie tam dziur nie ma. Myślę, że tego nie będzie. I żeby się cieszyć, że jest to pierwsza w powiecie, tak długa i tak potrzebna. I że jest to wspólny sukces nawet tych, którzy troszeczkę narzekają. Drugi temat, na który Państwa zaprosiłem, to jest kwestia tych niedzielnych uroczystości związanych z upamiętnieniem mordu Polaków 17 kwietnia 1945 roku w Wiązownicy. Ja powiem w ten sposób. Szanując
te ciężkie, trudne, a nawet straszne chwile pragnę wyrazić swoje ubolewanie co do formy, w jakiej to upamiętnienie się odbyło. W mojej ocenie można mieć pewne wątpliwości co do intencji tych, którzy się tego podjęli. W mojej ocenie nastąpiło tu niepotrzebne upolitycznienie i wykorzystanie tego strasznego faktu w historii naszej miejscowości przez pewną grupę polityczną. Konkretyzując, uważam, że jeden z inicjatorów, pan poseł Goda i Społeczny Komitet działali bardziej w imieniu i na rzecz poprawienia sobie sondaży swego ugrupowania, jakie reprezentowali w większości, niż tak naprawdę w kierunku takiego prawdziwego jakiegoś pojednania, jakiegoś takiego uczczenia losu tych pomordowanych. Można przeanalizować nazwiska członków tego Społecznego Komitetu i w większości są to ludzie związani personalnie czy politycznie w ślad za tym z panem posłem Godą, Solidarną Polską. Jest ze mną tutaj jeden z radnych związownicy. Nie zostali zaproszeni na tą uczestność, ja dostałem. Pan przewodniczący rady też nie. Sołtys miejscowy też nie. Tutaj wybrano radnych, co niektórych, ale tych, którzy, jeżeli nie przynależą, no przynajmniej sympatyzują z Solidarną Polską. Wybrano ludzi, którzy z terenem Wiązownicy nie są wprost związani, ale właśnie działają w jednym ugrupowaniu. Ja uważam, że są takie działania mnie mało odpowiedzialnymi, że są to takie działania zniechęcające. Mało odpowiedzialne dlatego, że na potrzeby partykularne pewnej wąskiej grupy, przepraszam za określenie, grzebiemy w historii bardzo skomplikowanej, bardzo trudnej, bardzo niejednoznacznej. Nie mam tu na myśli faktu oczywistego mordu na Polaka przez Ukraińców, ale mam tu na myśli szerszy aspekt współdziałania tych dwóch narodów. Mam tu na myśli też takie działania jako nie do końca potrzebne w takim wydaniu poprzez pryzmat frekwencji. Wiązownica liczy 2000 mieszkańców. Na tej uroczystości mieszkańców Wiązownicy była gazda. Było trochę osób, przepraszam za określenie, obcych, w sensie tu niezamieszkałych. Broń Boże, nie odmawiam prawa tutaj uczestniczenia w tych uroczystościach, ale samych mieszkańców Wiązownicy ku mojemu zaskoczeniu było tu bardzo mało. Przeciętna msza w tym kościele gromadzi więcej osób. Jednak to nie jest wydarzenie codzienne, wydarzenie było dosyć mocno nagłośnione, wydarzenie z odpowiednią oprawą, więc samo zainteresowanie powinno być większe. Wśród tej grupy, jaką tutaj widziałem, tak naprawdę nie było młodzieży. Nie było młodzieży. Mówię o uczniach szkół średnich, studentach czy 30-latkach. Było tutaj większość osób starszych. Może i ta historia jest bliższa, ale to może też świadczyć o jednym, że nie potrafiliśmy zbudzić zainteresowania tą historią, że nie potrafiliśmy tutaj jakoś tą młodzież przekonać, zainteresować. Że takie przygotowanie tej uroczystości bez udziału samorządu lokalnego, bez udziału społeczności tutaj lokalnej, chociaż komitet był tutaj społeczny, wywodzący się częściowo z tych mieszkańców. Jednak mówiąc szczerze, działał zupełnie po cichu. Ja pominę fakt, że główny historyk, w cudzysłowie pominam fakt, że główny historyk tego komitetu, pan Sambowski, dosyć nieobiektywnie przedstawia relacje polsko-ukraińskie.
ten pan w mailu do mnie wysłany przed tą uroczystością groził mi, że jeżeli ja nie zgodzę się ufundować tablicę, bo kiedyś ją obiecałem, to wskażę, że pański sprzeciw i czynna aktywność przeciwko tej inicjatywie wskazuje na to, iż może pan być narodowości rusińskiej, ukraińskiej. Zamierzam podzielić się tym posądzeniem z internautami. Nawet koszty procesu sądowego, czym upublicznię się tematykę mordu w Jadłowicy, gotowy jestem ponieść. Czeka na pana stanowisko do 12.07.2013. W przypadku braku chęci porozumienia będę zwolniony z odpowiedzialności prawnej i będę mógł podzielić się z moimi przypuszczeniami opinią publiczną. Teraz po uroczystości. Dzisiaj dostałem maila, który pisze: szanowny panie wójcie, a tablica wmurowana. Miałem pana za inteligentnego człowieka, a tu decyzje prymitywne. Zakaz dla straży pożarnej, dla występów dzieciaków. W tej ostatniej sprawie występuję do kuratorium ze skargą na dyrektora szkoły. Ponieważ moje dzieło, przywracanie pamięci wiązowniczej, zostało doprowadzone do końca, to puszczam panu w niepamięć te wszystkie obelgi, które rzucał pan na mnie. Mimo wszystko uważam pana za dobrego gospodarza gminy i radzę osobistych spraw, w cudzysłowie nadaje się pochodzenie i nie stawiać na szali zarządzania gminą. Pozostałem Ukraińcem po tej, chociaż no, gdybym był, to pewnie no, chyba nie byłbym tym człowiekiem, nie byłbym tam pod człowiekiem, gdyby nawet był Ukraińcem. Więc tutaj rola pana Samborskiego jako takiego głównego góry tego komitetu, przynajmniej w pewnym okresie, jako historyka, dla mnie jest taka troszeczkę nie do przyjęcia, ale to już jest też na marginesie. Ja publicznie zadaję pytanie, gdzie byli inicjatorzy przez tyle lat? Publicznie mówię, poleciłem, gdy zostałem wójtem, pani dyrektor szkoły poprzedniej i teraz obecnej, żeby w dniu 17 kwietnia każdego roku młodzież starsza udała się na miejscowy cmentarz i tam odczyściła nagrobki, zapaliła znicze. Powtórzyła to na dzień 1 listopada i to się dzieje do dzisiaj. Ja po tych uroczystościach oficjalnych przed kościołem udałem się na cmentarz i proszę mi wierzyć, nie jest prawdą to, co nowiny napisały, że groby odczyszczone, palą się znicze i są to świeże kwiaty. Kwiaty są sztuczne przed jakiegoś czasu, podejrzewam, że to, co młodzież kupiła, i znicze wypalone dawno. Nikt z uczestników tej uroczystości nie zajrzał na cmentarz, chyba że gdzieś godzinę do południa, na południowej byłem tam dosyć długo. Przykra konkluzja, że tak naprawdę to bardziej chodziło o telewizję, o reklamę, a wy sobie spokojnie tam spoczywajcie. Może i ten spokój tym zmarłym jest potrzebny. Ja po tej lekcji historii, którą też dostałem, wystąpię do dyrektorów szkół i do nauczycieli historii tam zatrudnionych w naszych szkołach z prośbą i propozycją, żeby przygotowali taki program, będąc częścią programu nauczania historii. Historia naszej gminy, wiek XIX. Żeby wytłumaczyli młodzieży, gdzie była wieś Miłków, gdzie była wieś Terebień, gdzie było Zaradawie, gdzie były inne miejscowości. Żeby wytłumaczyli młodzieży, co to była akcja Wisła, z jakiej konieczności politycznej ona się pojawiła. Nie żeby to negować czy wychwalać, tylko żeby wytłumaczyć. Żeby wytłumaczyli młodzieży, dlaczego zginęło tylu Polaków tutaj, ale też powiedzieli, że dzień później w Piskorowicach zginęło 170 Ukraińców w odwecie za Wiązownicę. Żeby próbować tłumaczyć, że obydwie strony tego strasznego konfliktu do końca nie były kryształowe. Jeszcze raz podkreślam, chciałbym tutaj wyraźnie to podkreślić, że nie ma we mnie jakichś takich sympatii osobistych czy rodzinnych do kogokolwiek z uczestników tych wydarzeń. Nie pochodzę stąd. Chociaż powiem, że mojego wujka Antoniego Ryzna
i mojego dziadka Marcina Ryzner, bo tak moja matka miała na panieńskie nazwisko, właśnie Ukraińcy zamordowali. Ale nie kieruje się nienawiścią, ponieważ mówię, że zna to tylko z opowieści. Kieruje się pewną odpowiedzialnością. Nie można takich faktów, tragicznych faktów z historii tych dwóch narodów wykorzystywać do celów politycznych, koniunkturalnych. Stał się to temat modny teraz troszeczkę. Panu posłowi udało się zafunkcjonować w mediach poprzez tą wypowiedź w Sejmie Rzeczpospolitej. Ale próba przeniesienia tutaj tego, uważam, jest niepotrzebna. Samo upamiętnienie tak, ale ja podtrzymuję to, co powiedziałem swego czasu w 2010 roku, co mieszkańcy w ankiecie, którą żeśmy rozprowadzili wśród mieszkańców, potwierdzili. Wybudujmy tu pomnik dla ofiar. Mamy miejsce, fundusze też by mogły się znaleźć, dla ofiar wszystkich tego smutnego okresu. Dla Polaków, ale i dla Ukraińców, którzy też tu zostali pomordowani, ale i dla Żydów, którzy zostali potopieni na Sanie, gdy byli przeprawiani przez tą granicę. Jest to tutaj niedaleko kościoła, w centralnym miejscu. Pomnik, który miał być po prostu z napisem ku pamięci i przestrodze za wszystkich poległych w latach. Przestańmy już dzielić, bo ta historia naszego zasania tutaj jest bardzo skomplikowana. A takie działania nie służą wojennym. My jesteśmy skazani na ten naród ukraiński, bo to jest nasze bezpośrednie sąsiedztwo. To jest granica Unii, a może oni wejdą do Unii, możemy z nim robić dobre interesy. Więc tutaj musimy bardzo delikatnie postępować. Ja uważam, że w tym przypadku tej delikatności nam troszeczkę zabrakło. Dlatego będę się zwracał właśnie do dyrektorów szkół i do historyków, bo mają takie możliwości, że w ramach programów nauczania dokonają pewnej indywidualizacji procesu nauczania, bo widzę po tej frekwencji, że młodzież zupełnie się tym nie interesuje. Nie interesuje się, bo tego tematu nie zna, to jest dla nich temat obcy, to jest dla nich jeszcze tym bardziej temat nie do przyjęcia, bo temat jakichś rozgrywek politycznych pomiędzy wójcem i jego zwolennikami być może, pomiędzy jakimiś opcjami politycznymi. To ta uroczystość troszkę potwierdziła, ja tego nie chciałem. Może paść takie stwierdzenie, dlaczego my się boimy, dlaczego nam nic nie wolno, skoro we Lwowie, czy generalnie na Ukrainie, a nawet niektóre środowiska Ukraińców w Polsce, te tendencje nacjonalistyczne mocno ożywiają się. Nie musimy brać z nich przykładu. Odwet za odwet już mieliśmy. Ja myślę, że możemy zagrać innym instrumentem. Właśnie zrozumieniem. Kiedyś duchowieństwo polskie stanęło na bardzo wysokim poziomie, pisząc słynny list do biskupów niemieckich. Fakt, że naród niemiecki faszyzm dyskwalifikował, ale myśmy napisali, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Myślę, że w lepszym tonie by było, gdyby związownicy, której tyle ofiar zostało poniesionych, poszło takie samo hasło, że pamiętamy, przebaczamy, ale też i prosimy o przebaczenie, bo też po naszej stronie niestety nie wszystko było. Tutaj i wielu Polaków, Polakom uprzykrzyło życie, a były i przypadki odebrania tego życia. Był to straszny czas, ja nie podejmuję się dyskusji tutaj z historykami, są oni od tego, ale właśnie nie chciałbym też, żeby tendencyjni historycy, amatorzy zajmowali się kształtowaniem tej historii na potrzeby dzisiejszych grup politycznych. Precedensowym wydarzeniem, które odbyło się tutaj rok temu, była chociażby w Szusko taka msza ekumeniczna, którą odprawił ksiądz Dziekan Brona i zaprosił na tą mszę proboszcza parafii prawosławnej z Zaporoża. Uważam, że to było takie światełko w tunelu. Wolałbym iść w tym kierunku. Wolałbym takie działania prowadzić, a sfinalizowaniem tego, zgodnie z naszymi planami, miało być właśnie za 2 lata postawienie tego pomnika w Jozorze. Ja cały czas apelowałem do inicjatorów tego upamiętnienia, jeszcze w 2010 roku, żeby poczekać praktycznie na 70. rocznicę tych wydarzeń w Jązownicy, na 70. rocznicę tych wydarzeń w Piskorowicach i postawić tu pomnik, właśnie tak jak powiedziałem, ku czci i pamięci wszystkich pomordowanych, nie patrząc na jaką nację, jako narodowych reprezentowanych.
kto komu jaką krzywdę zrobił. Jak wspomniałem, demokracja w tym kraju już na szczęście parę lat jest i ja nigdy nie słyszałem, żeby miejscowy proboszcz 17 kwietnia któregokolwiek roku na zakończenie którejkolwiek mszy świętej, którejkolwiek w sensie ilości, mówię, na koniec powiedział: wstajmy i powiedzmy ojcze nas zapomnianych naszych rodaków. Tego tematu nie było teraz nagle, bo to takie duże zaangażowanie. Nigdy nie widziałem, żeby na wszystkich świętych wypominkach wyczytano tych 100, 130, 91, ja nie wiem ilu. Cenię sobie zaangażowanie księdza, ale z drugiej strony zarzucam mu, że to jest takie zaangażowanie na potrzebę chwili. I też widzę to u części duchowieństwa. Nie chciałbym właśnie, żeby wiązownica, którą przyszło mi kierować, była takim jakimś jednym z punktów zapalnych do pogorszenia się tych relacji polsko-ukraińskich. Do skierowania ich w tory, którymi uważam, że nie powinny się toczyć. Zawsze na konfliktach naszych ktoś trzeci korzystał. Ja nie podejrzewam takich działań służb innych, ale podejrzewam po prostu taki brak rozwagi, brak jakiegoś wyważenia. I podejrzewam właśnie chęć zrobienia kapitału politycznego przez pewne ugrupowanie. Konkretnie tutaj miejscowe struktury Solidarnej Polski. Przy okazji, tak jak powiedziałem, była to taka próba dyskredytacji tu samorządu lokalnego, mojej osoby. Dowodem takim materialnym na to jest chociażby to, że nikt z radnych, za wyjątkiem tych, którzy tam dwóch czy trzech sympatyzują, nie otrzymał zaproszenia oficjalnego. Ja otrzymałem nawet dwa zaproszenia, ale nawet takie właśnie, że mówi się, że szkoła nie chciała przygotować. Szkoła dostała prośbę o przygotowanie części artystycznej, udostępnienie sali i przygotowanie poczesku. No pani dyrektor powiedziała, że okej, wszystko, tylko że na kwestia czasu i jeszcze środków. Oprócz oficjalnych pism, które dostała, była jeszcze taka prośba właśnie też o zorganizowanie całej tej otoczki kulinarno-towarzyskiej. No to straż, nikt z osób funkcyjnych nie dostał żadnego zapytania, czy może wziąć udział. Mamy tutaj 10 jednostek, 11, przepraszam, jednostek i mogliśmy to uroczystość naprawdę obsłużyć. Niepotrzebne było ściąganie jednostki z sąsiedniej gminy, żeby pokazać, że wójt po to tutaj blokuje, bo ja o niczym nie wiedziałem, że będzie potrzebna tam straż. Na pewno nie jestem tu opozycjonistą dla zasady. Ale tak jak powiedziałem, myśmy w 2010 roku przeprowadzili taką ankietę o niej wśród rodziców, bo wtedy też była taka próba upamiętnienia. W styczniu 2010 na 240 mieszkańcach losowo wybrane na zasadzie, że ci, co przyszli na wywiadówkę i których dzieci chodziły do szkoły, poprzez szkoły. I na 240 osób biorących udział w tej ankiecie, pokazałem teraz pani dyrektor przepisać z oryginału, który ma o siebie. Ankieta wyglądała następująco. Były tam trzy pytania. Pierwsze pytanie. Zorganizować duże uroczystości z udziałem osób publicznych, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów, polityków, historyków itd. Odsłonięciem pomnika, obeliska, tablicy upamiętniającej i odpowiednio nagłosić ten fakt w prasie, radiu, telewizji. 21 osób odpowiedziało, że tak. Czyli duże uroczystości o dużym zasięgu, z wielkim nagłośnieniem. Drugie pytanie czy sugestia. Zorganizować w duchu refleksji i zadumy historycznej mniejszą, skromną, w nawiasie tylko sołecką nawet, uroczystość, na przykład Akademię Wieczornicą, połączoną ze mszą świętą za wszystkich pomordowanych w tym okresie. Za tym opowiedziało się 140 ankietowanych. Trzecie pytanie. W ogóle nie podejmować, przypominać w sposób zorganizowany tej rocznicy ze względu na nierozdrapywanie w cudzysłowie świeżych i bolesnych ran historii. Zatem opowiedziało się 71 ankietowanych. Brak było odpowiedzi na czwarte pytanie dotyczące innych sugestii i uwag. 8 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź pierwszą i drugą. Potwierdzeniem tego jest ta frekwencja na tej uroczystości. Ludzie w wiązownicy nie podeszli z entuzjazmem do tego upamiętnienia. Nie wiem, czy z obawy, czy z niewiedzy,
czy zniechęci do upolitycznienia tego faktu. Ja myślę, że wszystkie te trzy czynniki tutaj po części zadziałały. Dlatego sugerowałem co innego, ja to podtrzymuję. Podjąć się edukacji młodzieży, podjąć się edukacji średniego pokolenia, czy nawet dorosłego, wykorzystuje, że są osoby, które te czasy pamiętają, ale bez jakichś już szczegółów i nazwisk. Nakreślić problem szerszy. Co stało się, że oto te dwa narody, które żyły przed wojną ze sobą w miarę tutaj, lokalnie, ja nie mówię, że ogólnie, w pewnej symbiozie, tak strasznie się wzajemnie potraktowały. Wytłumaczyć polsko stosunki ukraińskie przez pryzmat historii. Bo one są bardzo skomplikowane i tutaj nie można powiedzieć, że są idealni jedni, a całkiem źli drudzy. Stoję na takim stanowisku, mogą być posądzane o sympatie ukraińskie, ale uważam, że to są też ludzie, są ludzie skrajni, są ludzie, którzy naprawdę wiele złego dzisiaj czynią w naszych relacjach, ale my nie musimy odpłacać tym samym. My powinniśmy edukować to społeczeństwo. Tym bardziej, że gmina Wiązowica została tu boleśnie doświadczona, a liczebnie chociażby byłaby o wiele większa, gdyby na przykład nie akcja Wisła, która może i z punktu historycznego była czymś dobrym, może była czymś złym, to już pozostawiam do oceny każdego. Ale jest fakt. Dlatego reasumując całość, jeszcze raz jak gdyby chcę podkreślić, że wyrażam pewne ubolewanie co do formy przeprowadzenia tej uroczystości. Uroczystości nieprzygotowanej z pewną dyskusją publiczną, pewną dyskusją historyczną, uroczystości, w którą się mieszkańcy nie do końca utożsamili, między innymi z powodu jej upolitycznienia. A to można było zauważyć. Ktoś zaraz po mszy pyta mnie, panie wójcie, dlaczego pan nie zdał ofiary, tylko powszedni wójt, nie z tej miejscowości. Mówi, to jest błahostka. Chociaż jest to jakiś tam też sygnał, komu na czym zależało. Następny gdzieś później pyta, dlaczego pan nie składał kwiatów pod tablicę? Mówi, nie wiedziałem, że będzie składanie kwiatów. Być może bym złożył, być może nie. Chociaż wolałbym złożyć kwiaty tam na pomniku, tam gdzie są ci pochowani. Ale było to od razu przez drugą stronę mocno nagłośnione, że był wójt stamtąd, był wójt stąd, a wójt miejscowy nie złożył kwiatów. Możemy tak sobie ludzi napuszczać, bazując na 100 pomordowanych czy więcej. Możemy ten taniec chocholi troszeczkę odprawiać na globalnym, myślę, że to jest niepotrzebne i zbędne. Zachowajmy tutaj naprawdę pewien dystans i pewien szacunek dla tych strasznych czasów i róbmy wszystko, żeby my i nasze dzieci wyciągły z tego prawne wnioski. Nie tylko Polacy w tym okresie zginęli, nie tylko Ukraińcy, zginęli też przedstawiciele innych narodowości. I trudno dzisiaj tak ładnie to oddzielić. Ziarno. Dziękuję bardzo. Może za długi wywód, ale chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli moją intencję. To oczywiście też mówię w imieniu kolegi radnego, w imieniu innych, którzy tutaj w tym samorządzie po prostu działają, bo jako tak oficjalnie, jako samorząd zostaliśmy pominięci. Czy należy rozumieć, że koncepcja tego pomnika już jest nieaktualna? Nie, nie. Ja myślę, że należy nie obrażać się na fakty, uszanować to upamiętnienie, ale zrobić ten kolejny krok w kierunku faktycznie przypomnienia tej historii, tylko w szerszym kontekście i kolejny krok w kierunku nie rozdrapywania ran, ale ich zabliźniania, jakiegoś pojednania. Ja byłbym gotowy podjąć tu współpracę ze środowiskami ukraińskimi. Oczywiście jestem tutaj nieupoważniony do takich działań wprost. Ja musiałbym to konsultować i rozmawiać z IPN-em, ze stosownymi władzami państwowymi, żeby ten pomnik tu powstał i był odsunięty z udziałem przedstawicieli narodowości ukraińskiej. Żeby to był pomnik pojednania, a nie pomnik kolejny dzielący. Wiem, że Ukraińcy też budują upamiętnienia bez naszego udziału i upamiętniają zabójców. Dla nich są bohaterami. Nie wiem, czy dla wszystkich.
Ale może właśnie my, mając, nazwijmy to, bardziej stabilną dzisiaj sytuację społeczno-polityczną niż Ukraina, powinniśmy dawać przykład innych, spokojniejszych, rozważniejszych działań. Od jednej tablicy czy jednego pomnika nikomu niczego nie przybędzie w sensie materialnym, ani nie ubędzie, ale w świadomości coś może się pojawić. Mnie to chodzi głównie o młodzież, żeby dzieci nie wychowywane w duchu nienawiści, nie próby na Ukraińca, który jedzie przez wioskę. Bo ten Ukraińc jadąc przez wioskę, jak jest pogrzeb, Polak zatrzyma samochód, stanie, wysiądzie. Taką mają tradycję. Nie są naprawdę całkiem narodem dzikim, którzy by chcieli przedstawić. Były różne historie, myślę, że naszą, szczególnie tu inteligencji miejscowej, rolą jest właśnie łagodzenie tych konfliktów, a nie ich odsycanie. Oczywiście bronię swojej racji stanu, bo ja tu wcale nie mówię jakieś odpuszczeniu, że tak powiem, całkowicie, że trzeba odciąć za chwilę, tylko prosimy o nich to nie. I prosimy o rozmowę. Natomiast nie chciałbym, żeby właśnie też pojedynczy poseł kształtował tę politykę tutaj lokalnie, co ma wpływ na politykę szerzej, żeby poprzez jedną wypowiedź, dobrą czy złą, dla mnie niekoniecznie do końca przemyślaną i niekoniecznie prawdziwą, w Sejmie próbował ciągnąć pewną falę za sobą. Bo tak naprawdę fakty historyczne nie potwierdzają, że ojciec z tego posła był tu z opozycji. To tak naprawdę. To był inny ojciec. Zresztą oni się w ogóle do tego przyznają, oni się od tego odcinają. Proszę bardzo, pytania, jeżeli Państwo macie. Ten temat wyczerpany w całości. Ja mówię jeszcze raz, chciałem to jakoś tak szeroko, nie dałem gotowego oświadczenia, bo ciężko, tak w jednym słowie, wy macie tą lepszą zdolność spuentowania intencji. I mówię, nie chcę dyskredytować, ale chciałbym apelować o taką naprawdę troszeczkę rozwagę i takie troszeczkę spokojniejsze podejście do poważnych problemów. Wybory są niedługo, ja to rozumiem, kolejne przejdą, przeminą. A coś takiego jak pewien poziom, jak pewne bezpieczeństwo życia narodu, to nie jest dla nas na zawsze. Ja jestem historykiem, ale byłem ostatnio na Bałkanach i widziałem jeszcze oszczelane domy. I w XX wieku mogła być, w XXI też mogą być właśnie międzynarodowi bardzo poważnie. Ja chciałbym tego doczekać, a nie żeby moje dzieci były na tym narażone. Pewnie będzie riposta. Właśnie, że na pewno będzie wymiana zdań, bo jak poseł Dorba przeczyta to albo zobaczy, no to na pewno nie pozostanie tego. Ja chciałem tylko dodać. Ja tylko dodam jeszcze jedno słowo. Tutaj dla mnie z kolei to działanie to nic nowego, bo pan nigdy nic dobrego na tej gminy nie zrobił. Nie trzyma się pewnego kanału. Mówię to odpowiedzialne. Nigdy nic ze swojej działalności poselskiej dla tej gminy dobrego nie zrobił, a wręcz odwrotnie. Zawsze nam utrudnia życie. Więc trzyma się pewnego celu, a publicznie mówię, może by to zrobił. Ja tylko chciałem dodać, że właśnie mnie zabrakło przed podjęciem tych uroczystości, przed podjęciem tego tematu, takiej rozmowy społecznej. Właśnie powinno być nawet na ten temat zebranie miejskie, bo to dotyczy bardzo wielu rodzin i być może padłyby jeszcze jakieś inne propozycje, co w tym dniu zrobić, co w tym dniu przedsięwziąć, jak ten program po prostu ma wyglądać. I być może byłaby propozycja, żeby pójść na cmentarz, pójść na groby. Tu po prostu jakby się zawiązał wąski komitet określonych ludzi i to, co po prostu jakby mieli wizję, tak zrobili. Zostali zaproszeni radni z określonych ugrupowań politycznych, a radni bezpartyjni, bo ja jestem radnym bezpartyjnym. Nie należę do żadnej organizacji politycznej, do żadnej organizacji partyjnej. Nie rozumiem tego, dlaczego radny z tej miejscowości, radny, bo jak nas dwóch, nie będzie zaproszony. W końcu ja reprezentuję tu mieszkańców. Jeżeli ma być myśl pojednania w duchu miłości, to trzeba to tak właśnie robić.